pytanie w sprawie formalnej. Z reguły jest tak, że przy podejmowaniu ustaw, uchwał senatorowie wnioskodawcy mają prawo do przedstawienia swoich wniosków tuż przed trzecim czytaniem, przed głosowaniem. Przy okazji tej uchwały, przed chwilą, nad którą głosowaliśmy, takiej możliwości senatorom wnioskodawcom nie dano. Czy to jest zaniedbanie ze strony sekretariatu, który przygotował panu senatorowi i panu marszałkowi ściągę, czy też taka jest praktyka, gdzie senatorowie wnioskodawcy przed trzecim czytaniem nie mają możliwości zabrania głosu?